I tak, hejka siemka, witam wszystkich serdecznie. Wtorek, 20 lipca, godzina 6.21. I oczywiście w lesie, tak, w lesie, w ramach 15 minut dla lasu. To właśnie po tamtej stronie jest jezioro Paprocęskie. A i tutaj w tym miejscu postanowiłem się wybrać, troszeczkę posprzątać, troszeczkę pochodzić po lesie. Oczywiście mam rękawiczki od Marcina z kanału Tam na Dnie, także one genialnie służą. Jak patrząc tutaj w kraczory, już widać pierwsze puszki. Co wiesz, to wyśmiemy, pozbieramy. Jest i worek flamingowy. I oczywiście co, wszystko wkładam do wora. Na warsztacie sobie to rozsortuję. Tak zresztą jak to robi pan tata. Pozdrawiam cię też, przyjacielu, z tego miejsca. I tak butelczyna. No i kolejna puszka. Także kolejna 6-groszówka do wora. Tak to wygląda. No i co? No ja oczywiście po nocnej zmianie postanowiłem sobie wyjść. Tak to chodziłem w zeszłym roku, też to ten rejon, w to miejsce chodziłem. Zawsze coś się znajdzie. Tutaj jakiś złom, patrzcie. Myślę, że to chyba szybko to nazbieram, ten worek. No ale nic, tak to wygląda. No pozdrawiam też zwyczajnego 50. Ostatnio też tutaj wczoraj tak wyszedł na swoją akcję. Puszka, trochę puszek mu to wpadło. No te drzewa, no strasznie powalone. Nawałnice w niektórych regionach dały o sobie znać. Także taki klimat, jak ja tu mówię. No ale nic, w lesie powinny być grzybki. Nie wiem, czy jeszcze są, no papierów nie zbieramy, jakieś szkło. To po grzybów, no pozdrowienia też dla Kuby i dla całej rodzinki. Poszliście na grzybki, zbieraliście całą te czwórkę śmieci. Może tak to niestety wygląda. Ale myślę, że nam wam kiedyś grzybki, las odpłaci grzybami za te piękne akcje. No niestety coś mi się rozładowuje, bateria. Ale patrz, już cały worek praktycznie śmieci nazbierałem. To jeszcze jest takie miejsce z oponami. No tak, coś mi przerywa, bateria mi się rozładowuje, no nie przygotowałem się do... No i tak, niestety bateria mi padła, no ale no, kręcę teraz telefonem, patrzcie, no chwila czasu, udało mi się zbierać cały worek śmieci. Tak więc, jadę jeszcze sobie na warsztat, to rozsortuję, no troszeczkę puszek, tam parę butelek, no większość tworzywa, większość plastiku. Tu jest to miejsce z tymi oponami, tam właśnie gdzie skończyłem, widzę, że będę tu musiał przyjechać jeszcze parę razy, przygotować się, naładować ten, no... baterie, no ale nic, no i tak się cieszę z tego, że chociaż udało mi się tyle uzbierać, także jadę jeszcze to wywalić do kontenera, rozsortować plastik do plastiku, szkła do szkła, jak to zawsze robię. No i co, no i trzeba iść spać, ale pojutrze się noc też tu pewno przyjadę, już widzę, tak jak mówiłem, naładuję baterię. No nic, jakość obrazu troszeczkę inna, tu mi się właśnie moje urządzenie rozładowało, naładuje się, przygotuje. No nic, no co, mojka niestandardowo. Zachęcam wszystkich do tych akcji sprzątania lasu. Zapraszam oczywiście do łapkowania w górę bądź w dół, do pisania komentarzy, do oglądania reklam, bo to właśnie wspiera mój kanał. Pokazuję wam ten piękny las tutaj. No i co, no i do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tutaj tego flaminga, patrzcie, nie widzę tego tutaj, o, tu. I na poprzednie równie ciekawe odcinki tutaj. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.